Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym roślinnym odcinku. Dzisiaj to nie będzie taki typowy update. Na pewno Wam trochę opowiem, co się tutaj wśród moich roślin zmieniło. Przyniosłam kilka sztuk, żeby Wam pokazać. Natomiast dzisiaj bardziej bym chciała się skupić na tym, co będę robić z moimi roślinami w najbliższym czasie. Mam taki plan, że dzisiaj moje rośliny będę podlewać. Tak by już wypadało, miałam to zrobić wczoraj czy przedwczoraj, ale no nie za bardzo było kiedy, więc moje rośliny potrzebują podlania, ale też chcę się zabrać za takie wiosenne porządki wśród moich roślin. Na pewno będzie trochę liści do usunięcia, trochę roślin muszę poprzesadzać i o tym Wam wszystkim opowiem, co planuję w najbliższym czasie z moimi roślinami zrobić. Zacznijmy od rośliny, która ostatnio, o mały włos, nie wywołałaby u mnie zawału serca, a mowa o begonii. Kilka razy zdarzyło jej się spaść z regału, kiedy była już, wiecie, lekka, nie było wody w doniczce, no i zdarzyło jej się spaść. I ja kombinowałam, jakby tam ją odwrócić, podeprzeć i tak dalej, żeby się trzymała, żeby nie spadała. Ostatnio spadła praktycznie na mnie, ja przechodziłam i ona akurat w tym momencie, jak ja przechodziłam, spadła. Na szczęście nic mi się nie stało. Ona troszkę ucierpiała. Straciła chyba jeden liść, który właśnie jej odpadł przy tym upadku, natomiast ja go wsadziłam do ziemi. Nie do ziemi, tylko do wody i go ukorzeniam. Ostatnio zresztą, jak wcześniej spadła, to też tak zrobiłam i bardzo ładnie się ukorzeniłam. Pokażę Wam ją jak najlepiej będę potrafić. Czekajcie, tylko się odwrócę. To tutaj odpadło jej ostatnio, więc jest ukorzenione i wsadziłam tutaj obok. Tak samo ten listek też się ładnie ukorzenił, też go wsadziłam. Natomiast to, co się tutaj dzieje, to jest naprawdę coś niesamowitego. Ja mam do niej włożoną taką malutką podstawkę od Plantastic. Jedyna, którą mogłam, wiecie, sobie właśnie przełożyć z innej rośliny, chyba z Clusii. Natomiast ona nie daje już rady, ta moja begonia się cała tutaj kładzie, ona powinna być, no, zdecydowanie bardziej tutaj podniesiona, ta łodyga, zobaczcie, ona już jest, no, pół metra ma co najmniej, jak nie więcej, o, ciężko mi jest ją całą Wam pokazać, więc tutaj się dzieje naprawdę coś niesamowitego, ona pięknie rośnie, no tak jak Wam mówię, przez te chyba dwa albo trzy upadki na ziemię musiałam ją ratować, musiałam ją ukorzeniać w wodzie, natomiast ona też ciągle wypuszcza jakieś nowe listki, tutaj wewnątrz widziałam, że ostatnio coś się nowego pojawiło. Tutaj też z tej strony, ten na górze, to też jest wszystko nowiusieńkie, no ona rośnie niesamowicie, ale nie da się ukryć, że potrzebuje większego podparcia. Ja w ogóle zmieniłam jej doniczkę na taką bardziej stabilną, ciężką, która będzie ją trzymać porządnie na regale, z tego względu, że wcześniej była w takiej, jak to się nazywa, nie z juty, tylko... Zapomniałam, jak się ten materiał nazywa. No w każdym razie taki, wiecie, lekki materiał i po prostu ta doniczka, ta osłonka była na tyle lekka, że nie była w stanie utrzymać tej rośliny. Teraz jest lepiej, natomiast tak, zdecydowanie potrzebuję tutaj większą podpórkę i tak myślę, żeby ją sobie podzielić, bo tutaj ona się naprawdę zrobiła taka bujna, że spokojnie mogę z niej zrobić, myślę, dwie rośliny, tylko tak nie za bardzo wiem, gdzie ją postawić. Ona jest na tyle bujna, że nie wiem, gdzie ją właśnie dać. Nie za bardzo mam miejsce na kolejną taką bujną roślinę, więc się muszę zastanowić, ale jednak chyba ją będę rozdzielać, bo ona jest po prostu no, gigantyczna, jak widzicie. Nie jestem w stanie Wam jej całej pokazać, bo tu z tej strony ona leży, z drugiej strony leży. No jest po prostu gigantyczna, więc takie porządki będę robić z begonią w najbliższym czasie. Jeden liść właśnie też jeszcze ukorzeniam, zobaczymy, co z tego będzie. Tutaj przyniosłam Wam do pokazania syngonium, które miało jakiś czas temu wciornastki i tak powoli wygląda coraz lepiej. Jest to syngonium bardzo bujne, natomiast wkurzają mnie ciągle te takie blade liście, które właśnie po tych wciornastkach zostały. Tu teraz zauważyłam, że kolejny listek fajny tutaj wychodzi.
Tutaj na razie na dole niczego nie widzę, ale to Syngonium wypuszcza regularnie po kilka listków. Co tutaj muszę zrobić, to na pewno też chyba właśnie tą białą podpórkę może tu wsadzę, żeby troszkę to Syngonium podnieść, żeby ono w ogóle się nie przewracało na tą jedną stronę, bo widzicie, z tej strony jest łyse, bo ono się tak przewraca w jedną stronę, tam gdzie ma najwięcej światła, więc na pewno potrzebuje też przesadzenia. Tutaj tak mało ziemi zostało w tej doniczce, więc potrzebuje przesadzenia do nowej ziemi, ale też właśnie myślę o podpórce, żeby bardziej tak stało stabilnie. I co? I chyba to tyle. No, zobaczymy, jak będzie dalej rosnąć. Na razie powrotów ciornastków nie dojrzałam. Myślę, że jest wszystko w porządku, więc tak, więc Syngonium. Często mnie o Syngonium pytacie, co ja robię, że jest takie bujne. No, tak jak Wam już mówiłam przy wielu moich roślinnych filmach, minimum pielęgnacji, maksimum efektu, czyli ja staram się nie przesadzać z moimi roślinami. Podlewam to Syngonium mniej więcej teraz raz na 8 dni. Tak większość moich roślin podlewam właśnie raz na 8 dni. Taką ilością wody, żeby do kolejnego podlania przeschło, ale nie całkiem. No i cóż, teraz w tym sezonie od wiosny do jesieni będę nawozić. Jak walczyłam z wciornastkami, to używałam substralu i on właśnie pozwolił mi wypędzić wszystkie te wciornastki. Więc tak, więc nic więcej nie robię. Ma bardzo takie jasne stanowisko. Myślę, że to też stanowisko robi bardzo dużą robotę. Jest w jadalni, która jest dobrze nasłoneczniona. Tam mam i okno balkonowe, i normalne okno, więc tam jest bardzo jasno. Zresztą to są okna od strony południowo-wschodniej, jeśli się nie mylę. Więc tam jest naprawdę bardzo dużo słońca. No i fajnie rośnie. Właśnie to Syngonium, nie narzekam. Oprócz tych wciornastków, to nie miałam z tym Syngonium żadnego problemu. To, co zauważyłam, tutaj mam bluszcz, ten pospolity. Zauważyłam, że pojawiły się tam larwy ziemiórek, więc od razu przeniosłam do nowej ziemi. No i nie wiem, coś jest nie tak. Nie przyniosłam tego bluszczu, bo po prostu nie chciałam, żeby tak błysła półka wyglądała za mną. Szczególnie, że jest jeszcze tak w ogóle ciemno dzisiaj w tym odcinku. Wybaczcie, mam brzydką pogodę. Natomiast coś jest z tym bluszczem nie tak, bo zaczęło bardzo, bardzo schnąć. Muszę ten bluszcz dobrze obserwować, bo właśnie nie wiem, co z nim jest, ale po wsadzeniu do nowego podłoża, po podlaniu, to teraz podlewam cały czas ten bluszcz tak samo, suszy się strasznie, więc no mam nadzieję, że tej rośliny nie stracę. Następnie przyniosłam Wam też moją ulubioną Aglaonemę Red Zircon, która postanowiła w końcu po długim czasie spokoju wypuścić nowy listek. To też jest roślina, którą Wam mówiłam, że ona nie sprawia mi żadnych kłopotów. Też bardzo jasne stanowisko, wisi w makramie w mojej sypialni, która jest od popołudnia bardzo dobrze nasłoneczniona. Podlewam też obecnie gdzieś mniej więcej co 8-9 dni. Też tak jak to Syngonium, staram się, żeby ona odrobinę była wilgotna do kolejnego podlania. No i cóż, i rośnie fajnie. Ta Aglaonema też ma coraz mniej podłoża. Ona była wymieszana z ziemią do roślin zielonych od Coca Flora, jeśli się nie mylę, i ceramicem. To jest takie, wiecie, gliniaste podłoże, to jest taki jakby żwirek. I właśnie zrobiłam taką mieszankę i fajnie mi się to przy tej Aglaonemie sprawdza. Natomiast tu ona potrzebuje już zdecydowanie wymiany podłoża, więc będę ją wyciągać całkowicie, usuwać to podłoże i wsadzać do nowego. I myślę, że też zrobię taką mieszankę, bo mam i ziemię jeszcze tą z Coca Flora i mam jeszcze ceramic, więc też wymieszam i zostanie w takim samym podłożu, w takiej samej mieszance, jak była do tej pory. Więc Aglaonema, też tu trzeba z nią zrobić porządek. Moja Maranta Lemon Lime, ciągle z nią walczę, nie wiem, o co jej chodzi. Wypuszcza liść za liściem, po prostu ciągle coś, natomiast też liść za liściem traci, ciągle coś jej schnie. Nie wygląda źle, natomiast no nie da się ukryć. Tu jeden suszek, tu się suszy kolejny.
Gdzieś też widziałam, że jeszcze jeden był z jakąś taką dużą żółtą plamą, ale teraz nie umiem go znaleźć. Tu widzicie, suche, suche, u góry suche. No po prostu ciągle coś jej schnie. No ale wychodzą też raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tu na dole, pięć. A, tu jest ten listek, no z tym przebawieniem. No przynajmniej pięć nowych liści i teraz w tym momencie wychodzi, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Więc no nie martwię się, ale trochę mnie to zaczyna, wiecie, wkurzać, bo nie za bardzo wiem, jak jej dogodzić. Cały czas ją podlewam tak samo, nic tutaj przy niej nie majstruję, nie kombinuję. Nie pamiętam, czy opryskiwałam ją substralem. Wydaje mi się, że chyba nie. Więc może jeszcze to zrobię. Na pewno jest podlana olejkiem NEM. Jednokrotnie albo dwukrotnie już. Chyba dwukrotnie. I myślę, że ten olejek też tak fajnie sprawia, że ją pobudza do wzrostu. Natomiast no cały czas tak żółknie. Tu zobaczcie, tu otwiera się nowy listek znowu, więc no ma taki dziwny okres, że teraz bardzo się suszy, ale jednocześnie wypuszcza dużo nowych listków, a wcześniej było tak, że rzadko kiedy jakiś liść jej schnął, więc coś się u niej tutaj zmieniło, nie wiem o co chodzi, będę ją cały czas obserwować. No ale najważniejsze, że ciągle wypuszczę też nowe liście, nie? No, a jeśli chodzi o nią, to na pewno będę usuwać te wszystkie suche listki. Podleję ją chyba kolejny raz olejkiem NEM, no i będę ją dalej obserwować. Możliwe, że też zmienię jej podłoże, ale zobaczymy, będę ją obserwować. No więc chciałam Wam tylko się tak pożalić, że nie wiem o co jej chodzi, ale najważniejsze, że rośnie cały czas pięknie. I na pewno będę rozsadzać moje sansevierie, mam ich kilka. I tutaj przyniosłam Wam akurat do pokazania jedną z nich. I mam właśnie w planach podzielić wszystkie te moje sansevierie. Ta już jest podzielona, ja to zrobiłam chyba w tamtym roku. Miałam jedną Moonshine sansevierię, taką dosyć sporą i stwierdziłam, że chciałabym mieć kolejną, więc ją rozdzieliłam. I ta była malutka, natomiast tu zaczęła wypuszczać kolejne. O, zobaczcie, tutaj mogę sobie spokojnie ją znowu podzielić. I tak myślę, że te trzy nowe sansevierie, które tu wyszły z boku, po prostu je rozdzielę, zostawię tylko tą największą część, a z tych trzech zrobię sobie kolejną. I tak mam zamiar zrobić jeszcze z tą, którą mam tutaj na szafie. Nie będziecie widzieć, bo jest kamera inaczej skierowana, ale tutaj też mam jedną sansevierię, muszę się jej przypatrzeć, czy mogłabym ją podzielić, więc taki jest plan na sansevierię. I tutaj tak, ukorzeniłam sobie marantę, która, nie pamiętam, coś przy marancie tej Lemon Lime robiłam i jakoś uderzyłam ją dziwnie ręką, że ona po prostu się złamała. I tutaj mam, o zobaczcie, i tutaj mam ładnie ukorzenione takie dwa listki tej maranty i możliwe, że właśnie wsadzę do nowej doniczki, żeby mieć kolejną marantę. Tutaj ukorzeniam z boku ten listek właśnie begonii, o której mówiłam Wam na początku. Niby begonii się tak, wiecie, nie ukorzenia, natomiast ja już robiłam tak wcześniej i się udało, więc próbuję, zobaczymy, może coś z tego listka będzie. Natomiast tutaj mam też do wsadzenia w podłoże Kalanchoe. Ja już mam dwa chyba, albo już nawet trzy, już nie pamiętam, ale ja właśnie często rośliny przycinam i tworzę sobie sama nowe, więc tutaj mam kolejne Kalanchoe. Mam też pięknie ukorzeniony filodendron Scandens, ten taki, wiecie, klasyczny zielony, i też on już potrzebuje koniecznie, żeby go wsadzić w podłoże, bo tam już są bardzo długie korzenie, więc będę mieć też do ogarnięcia kolejny filodendron.
No i możliwe, że poprzycinam ten bluszcz, żeby w razie czego go nie stracić, bo nie wiem, co się z nim dzieje, więc możliwe, że właśnie najlepszym rozwiązaniem będzie go przyciąć, ukorzenić, że gdyby reszty się nie dało uratować, to będę ten bluszcz mieć. Mam też bluszcz kanaryjski, który też możliwe, że poprzycinam. No ogólnie jest taki plan, żeby zrobić porządek w tych moich roślinach. Wszystkie suche liście pousuwać, tam gdzie trzeba wymienić podłoże, to będę wymieniać podłożem. No i możliwe, że jeszcze się zabiorę za niektóre rośliny, żeby je poprzycinać, żeby sobie je porozmnażać, ale muszę się zastanowić, bo też nie mam dużo miejsca i też nie chcę przesadzać, bo im więcej potem roślin jestem, one naprawdę, wiecie, potrzebują bardzo dużo uwagi, a nie chcę przesadzać po prostu. Chcę też taki roślinny minimalizm zachować, więc muszę się zastanowić, które rośliny na pewno, wiecie, będę mogła sobie porozmnażać, żeby móc też potem zapewnić im odpowiednią pielęgnację, czas swój, prawda? Wiecie, o co chodzi. Jak oglądacie mnie od dłuższego czasu, jak oglądacie moje filmy o minimalizmie, to na pewno wiecie też, jakie jest moje zdanie, że też staram się teraz nie przesadzać z roślinami. Mimo że je kocham, mogłabym ich mieć naprawdę wszędzie mnóstwo, to jednak bardzo też szanuję swój czas, a pielęgnacja roślin potrafi trochę tego czasu zająć, więc staram się z ilością roślin też nie przesadzać, mimo że je kocham, uwielbiam i naprawdę mogłabym ich mieć bardzo dużo. I to by było na tyle, taka moja krótka pogadanka o tym, co tutaj w trawie piszczy i co będę z moimi roślinami w najbliższym czasie robić. Taki mam plan, że może jutro będę nagrywać dla Was vloga i pokażę Wam właśnie tutaj te moje robótki wśród roślin. Może mój syn pozwoli mi nagrać dla Was odcinek, tak żebyście mogli zobaczyć, co tutaj porobiłam. Więc trzymajcie kciuki, żeby się udało. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, dajcie kciuki do góry, będzie mi bardzo miło. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, ściskam. Buziaki, pa, pa.